Okej, okay, nowy horror skandynawski o dziewczynce, która wysiaduje jajko. Do czego chcieć więcej? Pahan Hatoja. Po angielsku międzynarodowy tytuł Hatching i po polsku Piskle. To fiński horror od debiutującej reżyserki pani Hanny Berholm, która opowiada nam historię dwunastoletniej Tini, która żyje w perfekcyjnej rodzinie, aż kiedyś wpada na jajko. I może tutaj powiem stop. Nie chcę mówić, co jest dalej w fabule. To jest jeden z tych filmów, którego największym plusem i minusem, ale jego sensem po prostu jest to, że właśnie jest jakaś tajemnica i trzeba to rozkminić, więc zrobię bardzo, bardzo krótką, dosłowną, szybką recenzję teraz bez spoilerową dam ocenę i wejdę w spoilery. Bo uważam, że nie ma sensu inaczej. Nie, nie chcę nikomu psuć filmu. Też, no wiecie, to jest jeden z tych filmów po prostu. To jest króciutki, to jest. Debiutujący horror, godzina 26, coś takiego. E, czyli nawet jeszcze mniej, bo napisy. Także wiecie, myślę, że każdy może śmiało obejrzeć, to I już nawet na takim etapie mogę polecić. Na zasadzie hej, to skrótkie, szybkie, zwięzłe. I przede wszystkim jest to wyżej oceniane, niż mi się podobało. Widziałem, że Recki są, są niezłe, i rzeczywiście jest to jeden z tych horrorów, gdzie raczej chodzi o coś więcej niż uga, buga za ekranu, więc naturalnie człowiek się cieszy, że jest na takim horrorze w kinie, czy tam ogląda. I muszę powiedzieć, że jakaś część mnie, nie tak, no tak, okej, okay, okej, okay. było nie najgorzej, ale przede wszystkim jest to horror, który znowu, i tu będę się powtarzał, wchodzi w absolutnie kanon tych filmów, w których to, co się dzieje na ekranie, jest po prostu czegoś metaforą tych takich horrorów alegorycznych. To jest bardziej dramat psychologiczny nawet niż de facto horror. Tylko, że większość tego typu filmów, które ciągle wspominam, typu z ostatnich lat Babaduk, czy Relik, czy nawet Mother Aranowskiego sprzed kilku lat, e, wszystkie te filmy gdzieś balansują na tej takiej linii metafora a pierwszy plan. I wydaje mi się, że idealnie, powiedzmy, no nie ma jakiejś formuły, ale idealnie by było, gdyby film... Na pierwszym planie był na przykład strasznym, mającym sens horrorem, a na drugim planie, metaforycznie, alegorycznie, ten horror coś więcej oznaczał. Miał drugie dno. Tak, wiecie, nie, nie mówię, no nie to, że to jest jakaś jedna formuła i macie tak robić wszyscy, bo ja tak powiedziałem, ale zazwyczaj tak jest, że jakiś balans jest potrzebny, nie? I tutaj tego balansu moim zdaniem totalnie nie ma. To, co się dzieje na pierwszym planie, jest, jest, jest nieźle wyreżyserowanym horrorem, który jest mało straszny. Najfajniejsze elementy dotyczą samego, tej, tej creature, tej. Istoty, która się wykluwa, i jest trochę takiego horroru związanego z tym, co to jest. Takiego. Chcieliśmy się obbiło oczy w necie, że to taki body horror, ale no, no, trochę tak, ale tak bardziej bym powiedział, że to jest taki E.T. z kosmosu, nie? Taki wiecie, trochę monster mówi, jest dziewczynka, jest potworek, i tak nie wiadomo, czego się spodziewać, może coś złego zrobi. Yy, I. no takie wiecie, generalnie efekty specjalne i to, jak tutaj ten potworek jest portretowany, było dla mnie ciekawe i fajnie, fajnie fotografowane nawet. Ale ta warstwa dosłownie przez cały film jest, jest mech. No nie bałem się ani razu, nie byłem jakoś zajebiście zaciekawiony. A co gorsza i to jest moje clue wypowiedzi bezspoilerowej, ten balans jest na poziomie 80% to metafora. A metafora i tutaj właśnie nie chcę jej spoilerować póki co, ale jest kurwa oczywista. Od pierwszych tam 10 po 10 minutach wiedziałem, czym ten film jest, na czym polega jego drugie dno. Pierwsze dno zaczęło mnie nudzić wtedy. O ile mówi o czymś istotnym, i tutaj potencjał widać ogromny, i ja też wolę metaforyczny dramat psychologiczny niż zabili go i uciekł. uga buga, e, jumpscarowe, ale. To tu po prostu to było dla mnie za słabo napisane. Reżyseria zresztą momentami okej, okay, taka klasyczny jakiś horror, to ujęcie tej dziewczynki siedzącej przy tej takiej tapecie w pokoju na łóżku, gdzie takie kwiaty są. Takie klasyczne horrorowe, że coś, wiemy, coś jest nie tak, w tym szerokim kadrze, tak powoli najeżdżamy. No i mówię takie, trochę takich ujęć typowo horrorowych, gdzie ten klimat jest budowany poprawnie. Ale trochę też jakiejś takiej półamatorki. Była jakiś nie wiem, jak ta nasza dziewczynka jest gimnastyczką i tam coś robi, to są takie ujęcia, jakby. Nie wiem, jakby reżyserka po prostu oddała komuś kamerę i powiedziała Rób z tym co chcesz, te ujęcia mają wyglądać byle jak, jakoś inaczej Ja nie, nie, jakby nie czułem w ogóle, co jej reżyseria w wielu scenach chciała zmienić Jakby czemu się zmieniła i co chciała osiągnąć, nie? Także tak, e, no, też niespecjalnie Znaczy nie, że źle ten film wygląda czy coś, bo wygląda moim zdaniem nieźle Ale tak, też dupy nie urwał bo Pod każdym względem ten film po prostu dupy nie urwał Widzę potencjał mógł być lepszy Także mi się podoba mniej niż to średnie w necie Więc mówię, sprawdźcie sami Ode mnie dostanie piąteczkę i tak w perfekcyjnym świecie to byłby film dla mnie na 3, ale w świecie, gdzie co drugi film to jest uga buga, jumpscary i absolutne gówno, jakiekolwiek takie artystyczne podejście, jakieś metafory, coś, to już dużo lepiej mi się to ogląda. Także tutaj no, trzeba powiedzieć, że w jakim świecie żyjemy, jeśli chodzi o horrory. Wchodząc w spoilery. I to nawet nie chodzi o to, że ja Wam zakończenie zdradzę w tych spoilerach. Chociaż to się po prostu człowiek, do... Ja się przynajmniej domyśliłem w 10 minut. Przypomniało mi się, jak ludzie narzekali, jak wyszło na przykład właśnie mader Aranowskiego, że metafora jest zbyt grubymi mi szyb, a czy znaczy, nie grubymi liczmi szyta, tylko zbyt oczywista. I teraz tak sobie myślę, nie, no tamto, w... przy tym co jest tutaj, to wiecie. No. no bo widzimy od pierwszych ujęć, że to jest perfekcyjna fińska rodzina. Na zasadzie matka, ojciec, córka. Syn, oni wszyscy wyglądają tak, wiecie, idealny, taki jakiś tam matching mają, o ubrania i, wiecie, takie blondynka wyglądająca zupełnie jak swoja matka. Jest pięknie, wspaniale, jasny dom, białe meble, matka prowadzi jakiś kanał na YouTube, na zasadzie nasza wspaniała rodzinka, czy coś takiego tam, nie? I cały czas do kamery mówi, jak jest pięknie i w ogóle i tak dalej, nie? To widać od pierwszej sceny, że już jest tak zbyt ładnie i to, znowu, to jest tak, wiecie... Tutaj to nie było żadnego jakiegoś takiego, że tak nie do końca wiadomo, że na pierwszy rzut oka. Nie, na pierwszy rzut oka coś jest nie tak. Na pierwszy rzut oka wyglądacie jak dom z lalek jest zbyt idealnie, nie? Także ja już na pierwszy rzut oka mam aha, ok, widzę ewidentnie, że coś jest nie tak w tej kwestii. Po czym widzimy, że tutaj ta matka ma ciągłe wymagania do córki względem na przykład, żeby właśnie została gimnastyczką, tak, bo tam gimnastykę w szkole uprawia. Tutaj jest na zasadzie, że wiecie ręce i krwają, ta dziewczynka tam. Ta dziewczynka zresztą jak do dzieciak tam. Robi to, co mama każe i przeprasza i będzie się poprawia. matka jeszcze raz, jeszcze raz, bo jest, całą noc to robiła, a się nauczyć, tak? I generalnie ten film o tym jest. Ten film jest o tym, że potwór się zdradza, potwór się wykluwa z tego wtedy, kiedy. Znaczy, dobra, nie, że mam jedną taką odpowiedź, ale chodzi oczywiście o tą perfekcyjną rodzinkę, która nie jest perfekcyjna. To, że dzieciak w okresie poznawania siebie, dojrzewania i bycia wchodzenia w wiek nastoletni zamiast akceptować, nie wiem, poznać siebie, akceptować siebie, zrozumieć siebie, właśnie na przykład jaki sport lubi, czy nie lubi, akceptować to, że nie musi być idealną osobą i właśnie, nie wiem, najlepszą gimnastyczką i tak dalej. Zamiast tego jest... Yy, nie wiem, nie, nie brakuje mi słownika, słów mi brakuje, ale jest męczona przez rodziców nadopiekuńczych, którzy w ramach wymagania perfekcji od dzieciaka tak naprawdę go męczą, nie? Znaczy głównie matka, a ojciec jest znowuż tutaj taki stereotypowo nieobecny, w sensie, że tam no, no praktycznie jest, takim, jest taką pierdołą domu Matka zresztą ma otwarty romans I tam córka ją nakrywa i w ogóle i tak dalej Więc oczywiście też cała te, ta wizja tej perfekcyjnej pani domu Jest tutaj jednym wielkim kłamstwem Perfekcyjnej rodziny, tak Gdzie jest romans, gdzie dzieciak właśnie ma problemy Gdzie to, że tamto Rodzina w rozpadzie de facto Z narzuconym tym takim wiecie Okładką książki jak jest pięknie No i, i o tym jest ten film I ten potwór jak wykrywa, wykluwa się z jajka Jako pisklę tytułowe Natomiast e, przemienia się coraz bardziej w tą dziewczynkę, nie? I to wtedy to już ta metafora też jest oczywista, że jest jakaś taka... To, co się zrodziło w niej, taka ta zła wersja jej, której matka nie... Zła, w cudzysłowie mówię. Której matka nie pozwala wyjść na zewnątrz, więc ona ją sama sobie hoduje w pokoju. No, jest takie hodowanie własnych negatywnych emocji, spersonifikowane potworem w filmie. No, takie... I, Oczywiste od pierwszej sceny, w sensie tak no wiecie, no pierwsze jakieś kilka momentów, że właśnie, że ta matka jest na opiekuńcza i taka udaje ideal, tak, a o to chodzi w tym filmie. A córka w to sobie skrywa i, i wiecie, nie? E... No i w zasadzie tyle. I to jest cały film dla mnie, no nie? I jeszcze tam w pierwszej połowie filmu, jak tam wiecie, są takie akcje, że tam pies sąsiadów, nie wiem, chciał ugryźć tą naszą dziewczynkę, główną, więc ten, to pisklę e, tego psa w nocy przyniosło jej bez głowy, nie? I na zasadzie ta dziewczynka musiała się kryć. Takie, no, takie horrorowe rzeczy, typu, że, no mówię, ona ma takiego iti, e którego ukrywa przed rodziną, no ta to jak ją ukrywa, to też jest takie, że trochę to nie miało sensu dla mnie, że normalnie ludzie by się kapnęli i, no nie wiem. No mówię, ta była taka, okej, okay, na, na, na słowo honoru, nie? No, ale w drugiej połowie filmu, gdyby to jakoś wyewoluowało, żeby coś więcej się działo, nie, to są takie jakieś, że ten potworek tam. Atakuje koleżankę, atakuje tam kochanka tego, tej jej matki, czy tam jej dzieciaka kochanka. Takie... No takie, takie wiecie, tam tu zaatakował, tam zaatakował, ona za każdym razem... Mm, po czym jakieś takie finalne, jak trochę jak z Annihilation, takie na zasadzie, że wchodzą do pokoju, a tu jest córka i klon. jest jakaś walka z matką i tu i ten. Córka ginie, klon zostaje, koniec filmu. I takie mech. Po prostu mech, no. Na poziomie metaforycznym domyśliłem się w 10 minut i potem temat, no nie został rozwinięty. Po prostu, eee, na poziomie dosłownym horror taki, e. na początku jeszcze jak było to de facto piskle i taki dziw, dziwaczny stworek, mówię, no było nawet ciekawe i tam gdzieś się kręci coś po pokoju takie, czy to dobre, czy złe, straszne, nagle gdzieś tam coś, opierdoliło psa, a potem zaczęło się zamieniać tą dziewczynkę, ta, metaf to, to, ta metafora zaczęła tak wybrzmiać jeszcze oczywiście, ta matka jej czesze włosy, po czym ta podchodzi, zaczyna czesać włosy temu stworkowi w szafie, po czym otwiera lustro, znaczy, y, drzwi od szafy i jest tak lustro ułożone, że ona jakby w szafie czesze włosy potworowi, a my widzimy ją i jej odbicie w lustrze, więc mówię, no, no bardziej się nie da tutaj tego, znaczy to w lepszym filmie powiedziałbym, że to jest sprytne, reżyseria tej sceny, że wiecie, że właśnie specjalnie to odbicie symbolizuje, że ona tak naprawdę to ma problem ze sobą, a nie, że jest jakiś de facto potwór piskle, nie? No, ale dobra, e... Nie wiem, no w sensie mówię, wolę to od Uga-Buga, ale wiecie, dla mnie kolejny taki film w stylu już to było. Może nie konkretnie o tym problemie, ale jako szablon filmu już to było. Widziałem, lepiej zrobione, przynajmniej jest krótkie, jest zwięzłe, jest takie, hej, to jest debiut, kibicuję dalej, nie? Tak, ocenę już dałem, także, no to wszystko ode mnie. Jak wam się podobało, bardziej, mniej. E, pff, na pewno nie było to tak dziwaczne jak tam, ta, ta, co, nie pamiętam tytułu, owca, sheep, nie wiem, za co tam owce wychowywała, ale. No, ale też miało takie elementy, takiego dziwactwa. Natomiast za mało dla mnie. Nie wiem, po prostu kino horrorowe jest, jest tak dużo horrorów robionych, że brakuje mi w nich oryginalności. Ja sobie bardzo cenię kreatywność. No, ale dobra. Czekam na Wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.